właśnie jest taki dzień. Bardzo fajny dzień. Dobra, zaraz pójdę w gry te góry. Jest, ja pierdolę. I może on być dzisiaj tak naprawdę, no, bardzo ciekawy. Zapewne zapytacie, dlaczego, Damian? Już wam mówię. Bo dzisiaj jest koncert Tago Hemingwaya, Częstochowa, Klub Rura, 2 grudnia. Jedziemy tam. Widzę za szyby ten przedział, para cudu najwyraźniej cztery siły przesiedział. Inny wzrok jest ta broda, podjął kurma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Przesiak, gdybyś nie wiedział. Kurde, autofokus, co jest? Dobra, walić się autofokus. Jedę po Wojtka i zmierzamy w stronę Częstochowy. Bilety są i zaraz wam pokażę, co będzie naszym jednym z głównych dzisiejszych celów tego koncertu dzisiaj. Opening. Jeden z głównych celów, tak jak wcześniej wspomniałem, 3 płyty Wosk, Marmur i Young Hanks. Cel jest taki, aby Tago nam to dzisiaj podpisał. Czy się uda? Wątpię. Poznaliśmy już jego tatę, także... Tak, no właśnie. Dobra, zaraz powiemy o tej sytuacji. Płyty dojebane. Young Hanks, Wosk, Marmur. Proszę bardzo, nie będzie widać wszystkiego, ale to jest mało ważne. Dobra, weź to, bo... Idziemy, kurwa, nie! Idziemy. Te płyty wszystkie masz? No, jak wrzuciłeś, to mam. Nie wrzuciłem. No, wrzucałeś. Sprawdź. Nie, bo jestem... Sytuacja wygląda tak, że zaparkowaliśmy sobie na jakimś tam parkingu płatnym i nie wiedzieliśmy, gdzie jest to coś, czyli wykupywanie biletu. No i zapytałem się jakiegoś pana, czy... Gdzie może kupić tutaj bilet? No to powiedział, żebym tam z nim poszedł. Wojtek został przy samochodzie, bo był otwarty i tam wszystkie rzeczy mieliśmy. Idziemy sobie, idziemy. I pyta się Gostek, czy... Zasnąłeś? Tak, tak się wydaje. Tak. Gostek się mnie pyta, czy jesteśmy kimś od Tago. A ja mówię, że nie, no jesteśmy fanami Tago, przyjechaliśmy na koncert. Mówi, a, bo jestem jego tatą. Spoko. Spoko po prostu, kisok. Tutaj, przez bramę gdzieś tam tłumaczył. Ja też mówię, że nie zagadaliśmy z tym ojcem Tago, żeby wziął płyty. Ego, super ego, 07 na 3. A pamiętasz? Jak mówiłaś, że mnie kochasz, jak mówiłaś, że mnie kochasz, jak mówiłaś, że mnie lawina myśli leci na brew. Ego, super ego, 07 na 3. Co za pek! Dziękujemy wam wszyscy! Byliście bardzo świetną publicznością, ja byłem Filip Szczeszniak, ale chuj ze mną! To był Maciej Ruszecki, zróbcie wielkie brawa! No cóż, koniec koncertu. Przyjechaliśmy z 3 płytami, które już tam wcześniej wymienialiśmy. Young Hanks, Marmur, najnowsza i Wosk.
na koncercie, wydawaliśmy, kurde, mu tak wystawialiśmy. A on pokazuje do nas ok, w ogóle do kamery. Proszę panowie, gdzie jest klub Rura? Musicie... No, uśmiechał się fajnie do kamery i w ogóle, no naprawdę jego reakcja na nas to była sztos. My wystawiamy mu te dwie płyty, pokazuje, że fajnie i w ogóle, co nie, że pokazuje, że okej, okay, potem kończy się koncert, okej, okay, dobra, dwie piosenki i mówi do nas do widzenia. Czekaliśmy na niego strasznie długo. Nie no, w sumie nie udało się, pół godziny po koncercie, nie? No i pytamy się, czy tam mogą nam powiedzieć, że czy nie wiem, chcemy po prostu dać tylko płyty i żeby nam podpisał. Oni mówią do nas, żebyśmy wychodzili i opuszczali klub, bo kolejny koncert, ten drugi już jest. Także no trudno. Jedzeni, szczęśliwi i nadal smutni. Przestraszyłem. Tak on nam nie podpisał płyt, więc musieliśmy utopić nasze smutki w jedzeniu z maka. A tak naprawdę to musieliśmy coś zjeść i się napić wreszcie ciepłego, bo no umieraliśmy. 300 ml. Ale wiesz co, ja mam chyba dlatego tak z garłem gardło. Aureole. Chciałbym grać w nią główną rolę. Ja im parkiet i ten utrafiony. I ten moment po prostu, kiedy wiecie, byliśmy przed chwilą na koncercie. Siadamy do samochodu i słyszymy go w samochodzie, jest coś pięknego. No jak ktoś jest wielkim fanem, to To rusza. Zrozumiecie to na pewno. Partyzan z tym smutnym mieście. Na razie. Ty smutny jak pizda mieście. Zimno? Zimno jest? To cóż, koniec dzisiejszej przygody z koncertem Taco. Dobra, zaproszenie na Belfry już są. Dzisiaj je odebrałem, wszystko mi leci. Dzisiaj je odebrałem, jutro muszę w szkole je rozdać. Jest ich aż 70 coś. Nie wiem, no, wszystko mi leci. Dobra, wyglądają tak, naprawdę są bardzo ładne, mi się podobają. I w środku mniej więcej, tak? Dobra, mniej więcej. Nie, naprawdę projekt jest super. Jutro tylko to rozdać, a Belfroku 6 grudnia.